wracam na stare śmieci. Wspomnienia były takie, można powiedzieć, słodko-gorzkie, bo runda jesienna była fajna. Wiosną już coraz mniej grałem i było też moje odejście, ale ogólnie ten pobyt, można powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o całą tą Krakowię, na pewno fajny stadion, też ludzi tutaj fajnych spotkałem, z którymi mamy do tej pory kontakt, może już teraz w klubie nie ma, ale na przykład z Michałem Helikiem czy z Adamem Deją mamy cały czas kontakt, więc jakby nie było, no jest to trochę słodko-gorzki, ale było ok. Na razie to, co mieliśmy, wykorzystaliśmy. Druga połowa jeszcze przed nami. Będzie bardzo ciężka, bo wiemy, że w drugiej Krakowia jest lepsza. Ale tak jak mówię, musimy wyjść na drugą tak samo jak w pierwszej, wysoko i agresywnie na nich. Uważam, że będziemy mieli jeszcze sytuację, żeby strzelić, a z tyłu zagrać na zero. A pytanie na trzecią bramkę jest? No na pewno, na trzecią, czwartą. Jak się czujesz jako debiutant i jako zwycięzca? No świetnie, co mogę powiedzieć. Rewelacyjne uczucie. Spełniłem jedno ze swoich marzeń. Jestem mega szczęśliwy. Jak i drużyna pokazywała dzisiaj, wszystko możliwe. Graliśmy bardzo dobry mecz na wysokim poziomie. I zawsze jak powtarzam, kiedy przegrywamy mecz, nie jest wszystko źle. Kiedy wygrywamy mecz, nie jest wszystko dobrze. Musimy być skromni, duża praca za nami, ale musimy cieszyć się dzisiaj za te zwycięstwo. Tak, bardzo ważne. Oddaliśmy serducho na boisku i wozimy 3 punkty z Krakowa.